Nie wyobrażam sobie swojej nieobecności tutaj, dlatego że działalności Związku Lekarzy Polskich przyglądam się od wielu lat, mam wielu przyjaciół w tym związku. Są niezwykle zaangażowane osoby, zaangażowane zarówno w niesienie pomoc bliźnim, jak i w sprawy polskie. Szanowni Państwo, Wasza rola wśród Polonii, Wasza rola w społeczeństwie brytyjskim jest trudna do przecenienia. To dzięki Wam Brytyjczycy mają coraz lepszą opinię na temat Polaków, nawet bym powiedział, że całkiem niezłą już w tej chwili. To między innymi dzięki Wam coraz więcej Brytyjczycy wiedzą o Polsce. To także między innymi dzięki Wam Brytyjczycy odkrywają Polskę jako ważny kraj w Europie Środkowej, jako ważnego partnera, jako kraj z niezwykłą historią, niezwykłą kulturą, jako kraj, który tak mocno przez wiele stuleci był związany z Wielką Brytanią. Można powiedzieć, że nie ma lepszej rzeczy współcześnie niż mieszkać w Wielkiej Brytanii albo mieszkać w Polsce i być zaangażowanym w sprawy polsko-brytyjskie, dlatego że te relacje są tak bardzo bliskie i że na naszych oczach udaje się zrealizować wiele marzeń naszych ojców czy dziadków, marzeń tej wielkiej, niezłomnej emigracji. Mam na myśli wolność, mam na myśli przede wszystkim to, że Wielka Brytania, że w Wielkiej Brytanii tak wiele mówi się o Polsce. Nie zawsze najlepiej, ale przynajmniej są zainteresowani i tych pozytywnych informacji jest coraz więcej. To jest Wasza wielka zasługa i ona oczywiście sięga aż roku 1944, a tak naprawdę jeszcze wcześniejszych relacji, jeżeli mówimy o relacjach lekarskich, bo chciałbym w tym momencie wspomnieć o niezwykłej tradycji Polskiej Szkoły Medycznej w Edynburgu, która do dzisiaj niezwykle mocno celebruje pamięć o polskich lekarzach, o polskim wkładzie w rozwój tego uniwersytetu, a w szczególności właśnie tej medycznej części. Cieszę się, że Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, mojej alma mater, cały czas blisko współpracuje z Uniwersytetem Edynburgu, choć ciągle uważam, że ciągle za mało i cały czas staram się dopingować obie strony, żeby współpracowały bardziej. Szanowni Państwo, to, że tu jesteśmy, to jest wielka zasługa tych wszystkich osób, które przez tyle lat działają w stowarzyszeniu i które chcą, żeby to stowarzyszenie działało jeszcze aktywniej, jeszcze mocniej. To, że spotkamy się w ambasadzie, w tym pięknym, historycznym budynku, to nie jest przypadek. To jest wyraz naszego poparcia, naszej wdzięczności za Waszą wieloletnią pracę, ale także prośby o to, żebyście nie ustawali w swoich wysiłkach, pracy nie tylko na rzecz swoich pacjentów, w pracy nie tylko naukowej, ale także w pracy dla poszerzania wiedzy o Polsce. Szanowni Państwo, życzę Wam wspaniałych obchodów 75-lecia i jeszcze wspanialszych kolejnych 75 lat. Dziękuję.